Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję za tę okazję stworzoną przez gospodarzy i przez organizatorów tej serii spotkań, że mogę po raz drugi w tym cyklu, który w intencji naszej ma objąć całe dzieje polskie, spotkać się z Państwem, by zastanowić się wspólnie nad proponowanymi przeze mnie tematami, ale tematami, które prowadzą nas w bardzo szeroki, jeśli można tak powiedzieć, zestaw zagadnień, problemów, które wpisane są w wybory podejmowane przez naszych przodków, wybory, przed których konsekwencjami stoimy, ale także które sami podejmujemy współcześnie. W pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w ubiegłym miesiącu, starałem się przy okazji nawiązania do początków państwa polskiego mówić o znaczeniu niepodległości jako wartości, która bardzo szybko w pierwszym pokoleniu twórców państwa polskiego związała się z polskością, co nie było wcale ani oczywiste, ani typowe. Dziś chciałem Państwu przedstawić, przebiegając bardzo szybko nad ogromnym okresem naszych dziejów, 500 lat liczącym, aż do wieku XV, chciałem, byśmy zastanowili się wspólnie nad wyborem, nad możliwością pogodzenia dwóch idei, dwóch praktyk życia politycznego, które opisują najkrócej dwa słowa: wolność obywatelska i imperium. Zanim jednakże do tego tematu przejdę, a zrobię to dosłownie za minutę, chciałem nawiązać do słów księdza proboszcza, który był łaskaw wspomnieć książkę, jaka została tutaj przywieziona. Tak się składa, że wczoraj akurat została wydrukowana, przywieziona do Krakowa, a dzisiaj jest już kolportowana szerzej w Polsce. Książka, którą ośmielam się tylko dlatego zareklamować, jeśli można tak powiedzieć, że dotyczy tematu chyba aktualnego i ważnego. Dotyczy mianowicie także historii, ale tej historii niedawnej, dwudziestowiecznej, historii, którą dziś próbuje się wymazać ze szczególną zaciekłością, odwrócić jej znaczenia. Historii Kościoła polskiego w walce, w zmaganiach o wolność Polaków. O tym jest ta książka. O tym, jaką rolę Kościół odegrał między rokiem 1918 a rokiem 1991, bo zamyka tę książkę czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Jaką rolę Kościół odegrał w tych często tak tragicznych momentach dziejów naszych, w zmaganiach o wolność Polaków? Jaką cenę Kościół musiał zapłacić za ludzie Kościoła, hierarchia, kapłani, za to, żeby nie tylko wiara chrześcijańska na polskiej ziemi trwała, ale żeby sama Polska trwała, żeby wolność przetrwała. To właśnie przeciwstawienie Kościoła i wolności, które dzisiaj dominuje w propagandzie, jakąś, mam nadzieję, taka była moja intencja, znajduje odpowiedź w argumentach historii, świeżej historii, a już przysypanej gruzem kłamstwa, manipulacji. I dlatego zachęcam do tego, by do tych tematów wracać, by próbować te argumenty, które historia właśnie owych lat, przeszło 70 związku Kościoła z walką o polską wolność w XX wieku, tych 70 szczególnie dramatycznych lat, żeby ją przypominać współcześnie, kiedy te same zmagania w innej formie trwają. Wyjaśnię jeszcze, bo to może Państwa być może zaniepokoić.
Na tomie tym napisany jest numer 4. Tak się składa, że wydawca, wydawnictwo Biały Kruk, postanowił rozpocząć od ostatniego, właśnie 4. tomu, tę serię, która obejmuje całe dzieje. Pozostałe tomy ukażą się w przyszłym roku, czyli 1., 2. i 3., napisane przez znakomitych znawców, profesora Ożoga, mediewistę wybitnego, panią Martę Deszczyńską z Uniwersytetu Warszawskiego, nowożytniczkę, przepraszam, XIX-wieczniczkę i pana profesora Szaniawskiego, który o historii nowożytnej pisze. To tyle, przepraszam, w związku nie z tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale w związku z książką, która się tutaj pojawiła. Jak już wspomniałem, zagadnienie niepodległości, które rozświetliła w naszej historii data roku tysięcznego, ten symbolicznie przekazany wtedy przez cesarza Ottona III Bolesławowi Chrobremu tron cesarza Karola z jego grobowca w Akwizgranie. Zagadnienie niepodległości możemy zobaczyć z większą precyzją, jeśli połączymy ten symboliczny moment sukcesu, triumfu, tak szybkiego, tak zdawałoby się łatwego, tak tanim kosztem można by zaryzykować. Kupione było to poczucie niepodległości wtedy, bo tylko, w cudzysłowie można powiedzieć, śmiercią świętego Wojciecha, bo to za cenę jego relikwii przecież ten symbol niepodległości Polska zyskała. Oczywiście także za cenę wysiłku pierwszych budowniczych państwa polskiego, Mieszka i Bolesława. Ale bardzo łatwo nam się to udało, można tak powiedzieć, ta niepodległość. Szybko jednakże okazało się, i to właśnie trzeba sobie uświadomić dzisiaj w XXI wieku, zwłaszcza teraz po niedawnym hołdzie berlińskim, wiemy o tym dobrze, że niepodległość bardzo łatwo jest stracić, znacznie łatwiej niż ją uzyskać. I Polska pierwszych piastów zmagała się szybko z tym problemem, bo już przecież syn Bolesława Chrobrego musiał przeżuwać gorzki chleb wygnańca, strąconego z tronu nie tylko przez braci, ale wygnanego przez bunt poddanych i przez sąsiednie mocarstwa, które niepodległej Polski nie chciały. Szybko jednakże, dość szybko udało się przezwyciężyć ten pierwszy kryzys monarchii piastowskiej i z naszej perspektywy, kiedy upłynęło już ponad 1000 lat od tamtych wydarzeń, wydaje się, że mgnienie oka to trwało, kiedy już Bolesław Szczodry, zwany także Śmiałym, znów koronował się jako trzeci król Polski po Bolesławie Chrobrym i Mieszku II w roku 1076. Koronacja miała miejsce jednakże w nowych warunkach, oznaczających bardzo ważną zmianę w historii Polski. Centrum koronacyjnym stawał się, centrum państwowym stawał się nowy ośrodek, już nie Wielkopolska z Gnieznem i Poznaniem, ale Kraków. To bardzo ważne przesunięcie geopolityczne. Powód był prosty. Czas kryzysu monarchii Bolesława i Mieszków obu wykorzystały sąsiednie Czechy, które choć o niepodległość nie zabiegały, niepodległość od cesarstwa niemieckiego w tym czasie, to jednakże zabiegały naturalnie o wzmocnienie swojej pozycji kosztem sąsiadów. I ten moment wewnętrznego nieładu w monarchii piastowskiej wykorzystał książę czeski Brzetysław, dokonując pustoszącego najazdu na
Wielkopolskę, na główny ośrodek państwa pierwszych Piastów. Spustoszony Poznań, Giecz i samo Gniezno splądrowane do cna, z którego uwiezione zostały relikwie świętego Wojciecha. Polska została pozbawiona, państwo polskie, jakby swojego serca, swojej symboliki, swojej tożsamości. To do cna spustoszone serce państwowości pierwszych Piastów zostało zastąpione przez przywróconego do Polski Kazimierza, zwanego odnowicielem, przez nowe centrum Kraków. Nowe, stare centrum, oczywiście Kraków jako ośrodek państwa Wiślan ma starszą historię od państwa polskiego, ale jako stolica, stołeczny gród stał się nim, przejął tę funkcję właśnie poprzez spustoszenie Wielkopolski. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego tyle się nad tym rozwodzę? Zmieniło to bowiem perspektywę polityczną władców i elit w dużym stopniu, także wywodzących się w większym stopniu teraz z Małopolski, w mniejszym, choć nadal oczywiście Wielkopolska będzie odgrywała historycznie bardzo ważną rolę, ale spadnie w tej randze do miejsca drugiego raczej, formalnie równorzędnego, ale faktycznie drugiego w elicie władzy. Zmiana będzie polegała na tym, że Polska odsunie się od Pomorza. Z Krakowa po prostu jest dalej do Pomorza niż z Gniezna czy z Poznania. Polska za to otworzy się na wschód i na południe. Na Ruś południową, czerwoną najpierw, tam gdzie dzisiaj Lwów jest najważniejszym miastem, wtedy jeszcze nieistniejący. I na południe, to jest ku Węgrom, z którymi Polska przez wieki będzie rywalizowała o Ruś. To nie był jeszcze czas Polak-Węgier, dwa bratanki, w każdym razie nie zawsze. To przesunięcie ku południowi i ku wschodowi, odsunięcie od północy i od zachodu, oczywiście nie należy tego interpretować w sposób jakiś absolutny, że Polska w ogóle na zawsze odsunęła się od północy i od zachodu, przesunął się środek ciężkości państwa, to na pewno. Przesunął się środek ciężkości zainteresowań wielu władców potem kolejnych. To wszystko będzie rzutowało na kolejne wybory, o których dzisiaj będziemy mówili. Żeby za długo nie mówić, zdejmę zegarek i będę spoglądał, bo chodzi o to, żebyście państwo mieli więcej czasu niż zeszłym razem na stawianie pytań czy przedstawianie własnych uwag. Otóż ta zmiana zostanie w jakiejś mierze złagodzona po objęciu władzy, ostatecznie w skomplikowanej historii walk wewnętrznych, przez Bolesława Krzywoustego, który, jak wiemy, pamiętamy, ci, którzy kończyli choćby szkoły podstawowe jeszcze w PRL-u, gdzie tego uczono, który stoczył walkę z cesarstwem niemieckim, z Henrykiem V, potem z Lotarem, właśnie o to, by Polska nie dała się odepchnąć od północy i od zachodu. Ale w odróżnieniu od Bolesława Szczodrego, Śmiałego, Krzywoustemu nie udało się już odzyskać korony królewskiej. Niepodległość, której symbolem była korona królewska, nie została w czasach Krzywoustego sformalizowana. Warto zatem cofnąć się raz jeszcze na chwilę wstecz do panowania Bolesława Śmiałego, by zobaczyć kolejny zwiastun przyszłości, przyszłych wyborów i napięć, który wpisywał się w historię polskiej niepodległości i tych dylematów, o których dzisiaj będę mówił. To jest oczywiście napięcie związane ze sporem między królem Bolesławem i biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. Nie wiemy i nie dowiemy się najprawdopodobniej nigdy,
jak wyglądał spór między królem a biskupem, jakie były jego powody. Znamy dwie relacje, jedną bardzo skąpą, oszczędną, napisaną w kręgu dworu, spadkobierców króla, przez Gala Anonima, który był kronikarzem rodu królewsko-książęcego, a zatem w naturalny sposób jakby nie wypadało mu oskarżać króla. On sugeruje zdradę biskupa, ale robi to w sposób bardzo oszczędny, wskazując także winę nieroztropnego, porywczego czynu króla. Ale później drugą relację znamy, późniejszą znacznie, o ponad 100 lat, błogosławionego Wincentego, zwanego, po kilku wiekach ten przydomek zyskał, Kadłubkiem, pierwszego polskiego kronikarza, pierwszego polskiego pisarza. To był pierwszy Polak, który pisał historię. Ktoś niekoniecznie złośliwy mógłby nazwać Wincentego Kadłubka pierwszym polskim intelektualistą. Kadłubek opisuje zupełnie inaczej tę historię. Wskazuje winę wyraźnie, jednoznacznie po stronie króla i sposobu traktowania przezeń poddanych. Dla Kadłubka ośrodkiem sporu jest wolność właśnie. Wolność, w obronie której wolność poddanych, traktowanych jako obywatele, z których zgody wynika dopiero monarsza królewska władza, a nie z władzy królewskiej wynika dopiero dobro poddanych. Podstawą konstrukcji tworzonej dla polskiej tożsamości przez Wincentego Kadłubka nie jest monarcha, ale są obywatele poddani. I ich wolności miał zagrażać porywczy król. Ten spór zakończony śmiercią męczeńską biskupa na krakowskiej skałce w kościele obok Wawelu położonym oznacza niewątpliwie, nie tylko w narracji Wincentego Kadłubka, wpisanie w historię Polski tego napięcia, które będzie odtąd stale ograniczało władzę królewską. Władza królewska sięga śmiało w podbojach zewnętrznych. Przypomnijmy, Bolesław Śmiały, Szczodry, prowadził niezwykle aktywną politykę zewnętrzną. Był władcą, który bardziej niż ktokolwiek przez pierwszych 120 lat polskiej historii nawiązywał do dzieła swojego poprzednika o tym imieniu, Bolesława Chrobrego. To znaczy szukał podbojów zewnętrznych, szukał potęgi Polski na zewnątrz, wykraczając poza granice zasiedlenia ziem, które skupił pod swoim panowaniem Mieszko i które odziedziczył bezpośrednio po nim Bolesław Chrobry. Szukał tych ziem na południu, na wschodzie, interweniował kilkakrotnie w Kijowie, także śladami Bolesława Chrobrego. Interweniował energicznie na Węgrzech, próbował walczyć z Czechami. To był władca o rozmachu co najmniej środkowo- i wschodnioeuropejskim, nie tylko polskim. Ale właśnie ten rozmach możemy kojarzyć i tak będą kojarzyli go później, dlatego o tym mówię. Będą kojarzyli go później spadkobiercy owych obywateli, o których pisał Kadłubek. Ten rozmach może być w jakiejś mierze groźny, niebezpieczny dla wolności obywateli wewnątrz, bo to przecież żony najpierw niewierne, a potem mężów surowych tych żon miał karać Bolesław surowo i w obronie właśnie owych poddanych stanąć miał Stanisław według Wincentego Kadłubka. A przecież służyli owi mężowie ukarani przez króla w wyprawach zewnętrznych, zagranicznych. Nie w obronie granic państwa, tylko w ofensywnej, by tak rzec, polityce. Zaczyna się pojawiać ten dylemat: ofensywa zewnętrzna, a wolność wewnętrzna. Ekspansja
swoboda wewnętrzna. Ten dylemat nie pojawi się prędko znowu, dlatego że Polska po strąceniu Bolesława Śmiałego z tronu, gdyż ten zamach na wolność, jakim przypieczętowany został zabójstwem biskupa, zemścił się na królu. Król został zmuszony do ustąpienia z tronu. I następujące po tym wyraźne osłabienie władzy monarszej, nie ma już królów koronowanych. Następny polski król pojawi się dopiero w roku 1295. Będzie to Przemysł II, wielkopolski właściwie władca. A po nim dopiero Władysław Łokietek, jeśli nie liczyć dwóch władców czeskich noszących tytuł króla polskiego, Wacława II i Wacława III, a więc długa bardzo przerwa w monarszej symbolice polskiej niepodległości. To osłabienie władzy królewskiej oznaczało, że Polska, państwo polskie wytraca tę dynamikę imperialną, jaką nadawały jej rządy obu Bolesławów, pierwszego i drugiego, Chrobrego i Śmiałego. Polska broni pod rządami trzeciego z Bolesławów, Krzywoustego, swojego miejsca obok Niemiec. Mówię obok, bo trudno powiedzieć, by Bolesław mógł sobie pozwolić, Bolesław Krzywousty, na politykę ofensywną wobec stojącego po względnym sukcesie w konfrontacji z papiestwem u szczytu potęgi cesarstwa niemieckiego. Walka stoczona jednak na zasadzie równorzędnej między księciem polskim Bolesławem a cesarstwem niemieckim zapewniła przynajmniej państwu polskiemu integralność. Pozwoliła Bolesławowi Krzywoustemu walczyć o odzyskanie Pomorza, które rozluźniło swą więź z państwem polskim właśnie w tym okresie kryzysu, od którego zacząłem dzisiejszy wykład. Od 1109 roku Bolesław Krzywousty walczy i skutecznie walczy o Pomorze także zachodnie, znów roztropnie bardzo wprzęgając w tę walkę tak ważną dla geopolityki polskiej Kościół, oręż chrystianizacji Pomorza Zachodniego, gdzie pogaństwo było wciąż jeszcze bardzo głęboko zakorzenione. Otto z Bambergu wspiera tę misję chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim. Ale Polska jest zbyt słaba już w tym momencie, by utrzymać odzyskane przez Bolesława ziemię i jednocześnie pokusić się o pełną suwerenność. Dlatego wybierając między suwerennością a całością ziem, bo przed takim wyborem stał Bolesław Krzywousty pod naporem cesarstwa niemieckiego, na zjeździe w Merseburgu w 1134 roku złożył hołd cesarzowi niemieckiemu. Zgodził się na zredukowanie, by tak rzec, państwa polskiego do tego szczebla, na jakim znajdowało się księstwo czeskie od 200 lat. Państwa faktycznie w dużej mierze niezależnego od Niemiec, ale formalnie uznającego zwierzchnictwo cesarstwa. Niestety tak się składa, że niektórzy historycy współcześnie widzą w tym triumf polityki Bolesława Krzywoustego. Tak jest w jednej z najpopularniejszych historii średniowiecza, które są współcześnie podręcznikami akademickimi, gdzie pisze się bardzo pozytywnie o rozumności europejskiej, o europejskich horyzontach Bolesława Krzywoustego, który zgodził się na przyjęcie roli podrzędnej wobec cesarza, wynagrodzony za to zaszczytem niesienia miecza przed cesarzem i obowiązkową pielgrzymką do grobu świętego Gottharda, a nawet biciem w dzwony w katedrze magdeburskiej, kiedy do niej wjeżdżał. Przychodziły mi na myśl te wydarzenia zapisane
w Kronice Magdeburskiej, kiedy słyszę argumenty dzisiaj podnoszone przy okazji hołdu berlińskiego. No nareszcie jesteśmy docenieni, prawda? Może rzeczywiście nasz premier będzie miał zaszczyt noszenia nie miecza, ale powiedzmy portretu, jaki trzyma na swoim biurku dzisiejsza cesarzowa Europy. To jest portret oczywiście najwybitniejszego męża stanu, którego podziwia pani kanclerz Angela Merkel, czyli cesarzowej Katarzyny II. Może i naszego premiera będą witały, jeśli nie dzwony, to bębny, bo dzwony to już dzisiaj chyba instrument niemodny, a taki, no powiedzmy, dziki nieco rytm bębnów wygrywany na trasie między Bramą Brandenburską a Siegeseule w Berlinie. Miałem okazję kiedyś słyszeć, to rzeczywiście robi wrażenie, nagłośnione przez tysiące watów bębny. Może to jest symbol nowego cesarstwa europejskiego. Ale te smutne skojarzenia pogłębiła jeszcze we mnie ta myśl, że z tej perspektywy można spojrzeć na kolejne wydarzenie niezmiernie doniosłe w historii Polski, jakim stał się testament Bolesława Krzywoustego, statut, który miał zapobiec podziałowi ziem, a który faktycznie ten podział utrwalił. Testament z 1138 roku, z roku, kiedy zmarł Bolesław Krzywousty, dzielił ziemie polskie, dzielił na regiony historycznie wcześniej uformowane, ale ten podział regionalny został przez formalną wolę uszanowaną, bardzo krótko, jeśli idzie o szczegóły tego testamentu, uszanowaną natomiast w zakresie właśnie owej regionalizacji, ten podział został niesłychanie głęboko utrwalony, zakorzeniony. Problematyczna stała się wspólnota polska, kiedy zaczął się utrwalać podział na osobno Śląsk, osobno Wielkopolskę, osobno Pomorze, osobno Mazowsze, osobno ziemia krakowska i osobno ziemia sandomierska, bo tak podzielona została ziemia polska, formalnie oczywiście z dzielnicą senioralną, ze zwierzchnością najstarszego w rodzie. Ale zwyciężyła, niezależnie od tego, jaka była realnie wola Bolesława Krzywoustego, zwyciężyła w następnych wiekach, i to prawie dwóch wiekach, ta zasada podziału, dezintegracji. Spoiwem najważniejszym pozostał w tym czasie Kościół, wspólna hierarchia kościelna. I pod tym względem trzeba spojrzeć na panowanie Bolesława Krzywoustego z wielkim uznaniem, ponieważ znów mierząc się z zagrożeniem suwerenności polskiej hierarchii kościelnej, zagrożeniem, które wróciło w postaci aspiracji zgłaszanych przez arcybiskupstwo w Magdeburgu do zwierzchnictwa nad Poznaniem, nad Pomorzem także. Ostatecznie do zwierzchnictwa nad całą organizacją kościelną w Polsce. Bolesławowi Krzywoustemu udało się te zakusy kierowane przez świętego później Norberta z Ksantem odeprzeć. Ocalone zostało arcybiskupstwo gnieźnieńskie jako metropolitalne serce kościoła katolickiego w Polsce, podległe tylko Rzymowi. I to miało ogromne znaczenie dla podtrzymania jedności w czasach podziału. Czas podziału sprawił, że trudniej było utrzymać także, zahamować tendencje odśrodkowe na peryferiach wspólnoty polskiej, państwowej, jaka ukształtowała się w pierwszym wieku monarchii piastowskiej. Szybko zaczęło dryfować od związku z Piastami Pomorze. Pomorze Zachodnie pod władzą lokalnych dynastów staje się coraz bardziej zagrożone nie tylko i nie w pierwszej kolejności przez Niemcy, ale przez Danię, która rozwija swoją ekspansję wtedy na południu Bałtyku, ale także oczywiście przez pojedynczych feudałów i księstwa niemieckie.
Pomorze Zachodnie, przepraszam, Pomorze Wschodnie, Gdańskie z kolei także najprawdopodobniej pod dynastią wywodzącą się z krewniaków Bolesława Krzywoustego, nie wiemy tego dokładnie, również odszczepia się od wspólnoty piastowskiej, wspólnoty państwowej. Więź z Pomorzem słabnie, gwałtownie słabnie po śmierci Bolesława Krzywoustego, bo kto ją miał utrzymać? Sama Wielkopolska, samo Mazowsze, nie dość było sił na to tych pojedynczych dzielnic. Kraków natomiast z formalną rolą senioralną, zwierzchnią, zwraca swoje oczy, oczy polityki swoich władców przede wszystkim najczęściej właśnie w tym kierunku, gdzie zaczął je zwracać pierwszy władca rządzący z Krakowa, Bolesław Śmiały, to znaczy na południe i na wschód, ku Rusi i ku Węgrom. Ten czas rozpadu polskiej jedności zostaje przezwyciężony, muszę przeskoczyć nad nim, żeby nie przeoczyć problemu głównego, o którym chciałem powiedzieć. Ten czas kończy się po prawie dwóch wiekach, jak już wspomniałem, mniej więcej po 170 latach zaczyna bardzo wyraźnie dojrzewać proces zjednoczeniowy, na którego czele spośród polskich inicjatorów, bo można mówić do pewnego stopnia o inicjatywie zjednoczeniowej realizowanej przez czeskich władców, przemyślidów, którzy zasiadają na tronie krakowskim z aspiracjami do zjednoczenia ziem polskich w końcu wieku XIII. Wacław II, a potem bardzo krótkotrwałe panowanie Wacława Czeskiego, na którym kończy się panowanie dynastii przemyślidów. Otóż tym polskim inicjatorem był wspomniany przeze mnie Przemysł II. I jego znaczenie polega nie tylko na tym, że przywrócił koronę, że koronował się na króla Polski, korzystając ze wsparcia Kościoła, korzystając ze wsparcia bardzo silnie rozwijającego się kultu świętego Stanisława, kanonizowanego w połowie XIII wieku. A więc w tym czasie, na świeżo można tak powiedzieć, święty Stanisław i jego poćwiartowane zwłoki w legendzie scalone miały być symbolem losu Polski, podzielonej przez testament Krzywoustego i scalonej cudownie, jak miano na to nadzieję, w końcu wieku XIII. Przemysł II ma znaczenie również dlatego, że udało mu się przywrócić zwierzchnictwo swoje, czyli piastowskie, czyli polskie, nad Pomorzem Gdańskim. Tam kończyła się akurat wtedy dynastia lokalna na Świętopełku II i ten pod naciskiem z jednej strony Duńczyków, z drugiej strony wyrosłej w wieku XIII już Marchii Brandenburskiej, która stanie się w kolejnym wieku szczególnym zagrożeniem dla Polski na północnym zachodzie, zdecydował się złożyć po swej bezpotomnej śmierci władztwo nad Pomorzem Gdańskim z powrotem w ręce piastów. Pomorze zdawało się wracać w końcu lat 80. XIII wieku w ręce piastowskie. Ale wtedy już na tych ziemiach zakorzeniał się zakon krzyżacki sprowadzony wcześniej przez księcia Mazowieckiego, który chciał wykorzystać bezrobotny, by tak rzec, zakon, który stracił swoją rację bytu w Ziemi Świętej po likwidacji ostatnich przyczółków krzyżowców na tym terenie przez zwycięski islam. Zakon krzyżacki został sprowadzony, by prowadzić walkę z Prusami pogańskimi. Konrad Mazowiecki zakładał, że zgodnie z prawem polskim ziemie, które oddaje w użytkowanie zakonowi krzyżackiemu, pozostaną pod jego zwierzchnictwem. Zakon bez porównania lepiej przygotowany prawniczo od polskiego księcia i inaczej interpretujący nadania przekazane przez księcia Konrada Mazowieckiego
traktował te nadania jako swoją wieczystą własność. I dzięki także swojemu bardzo rozwiniętemu aparatowi dyplomatycznemu i propagandowemu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zakorzenieniu w instytucjach najważniejszych dla wspólnoty ówczesnej Christianitas, czyli zarówno w papiestwie, jak i cesarstwie, zakon bezwzględnie wykorzystał tę przewagę nad rozbitym państwem polskim. I każda poszerzająca panowanie zakonu pięć ziemi polskiej, a potem pruskiej także, była przyczółkiem dla śmiertelnego dla Polski, nie tylko na Pomorzu, zagrożenia. Przekonał się o tym ten, któremu Przemysł II, zamordowany podstępnie, przerwana zostało jego panowanie gwałtownie w 1296 roku, przekazał swoje ambicje, pretensje, jakbyśmy to powiedzieli, do sprawowania władzy nad całym Królestwem Polskim. Nieugięty duchem książę kujawski Władysław od swojego nikczemnego wzrostu nazywany Łokietkiem. Władysław Łokietek, który po dziesiątkach przeciwności losu, niezałamany, doczekał wreszcie przewrotu koła fortuny i niespodziewanej śmierci, wygaśnięcia dynastii Przemyślidów w Krakowie, która utorowała mu drogę, śmierć Wacława III, do tronu krakowskiego, musiał mierzyć się z podwójnym wyzwaniem. Stołeczny gród Kraków stał się grodem w bardzo dużej części zdominowanym przez żywioł niemiecki. Tak jak wiele innych miast lokowanych na nowo w XIII wieku, organizowanych na nowo, w nowoczesny sposób, jeśli można tak powiedzieć, wspieranych było w tym procesie modernizacji przez inicjatorów, przedsiębiorców, można by tak powiedzieć, niemieckich, ściągających swoich pobratymców do pracy w rzemiośle, do współdziałania w ławie miejskiej w wielu miastach, także w stołecznym w Krakowie. I tutaj symbolem tego starcia żywiołu polskiego, rycerskiego przede wszystkim, z żywiołem miejskim zdominowanym przez Niemców, stał się bunt wójta Alberta, liderującego tej niemieckiej wspólnocie miejskiej w Krakowie i będącego takim, można powiedzieć, naturalnym liderem Niemczyzny, nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych mniejszych miastach znajdujących się pod panowaniem Łokietka. Władysław Łokietek energicznie stłumił ten bunt. Złamał w tym momencie przewagę mieszczaństwa niemieckiego. O tym, że nie jest to, jak próbuje się nam czasem współcześnie wykazywać, narzucona ex post z XIX-wiecznej narodowej perspektywy opowieść, która nie ma odzwierciedlenia w faktach, ale że rzeczywiście koniec wieku XIII to czas i początek wieku XIV realnej walki żywiołu polskiego z niemieckim, świadczą kolejne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, instrukcje nastawionego patriotycznie, można śmiało użyć tego określenia, kościoła, arcybiskupów gnieźnieńskich, innych biskupów, którzy wzywali do obrony języka polskiego przed zalewem Niemczyzny w miastach, do używania tego języka w kazaniach. Oczywiście nabożeństwa odbywały się w języku łacińskim. Ważne było, w jakim języku przemawia się do wiernych. Mamy szereg potwierdzeń prawdziwego, realnego konfliktu i poczucia zagrożenia polskiego żywiołu narodowego przez ekspansję cywilizacyjną, można tak powiedzieć, i demograficzną Niemczyzny na obszarach podzielonej Polski. Łokietek, organizując na nowo państwo polskie, przerwał jakby tu na południu, w centrum, w stolicy, przeciął ten wrzut, jeśli można tak powiedzieć, używając wyświechtanej metafory, z mieczem w ręku,
podcinając jednakże na przyszłość to, co było w wielu innych państwach europejskich, zachodnioeuropejskich, fundamentem rozwoju silnej władzy monarszej, sojusz władcy z miastami przeciwko rosnącej roli rycerstwa. Tak kształtował się absolutyzm w całej Europie Zachodniej, przez oparcie silnej władzy królewskiej na sojuszu z miastami, silnymi miastami broniącymi swoich interesów w oparciu o króla przeciwko szlachcie, przeciwko rycerstwu. U nas nałożenie się tej linii podziału na podział narodowościowy sprawiło, że miasta nie zyskały, nie tylko z tego powodu, ale między innymi z tego powodu, w dużym stopniu z tego powodu, nie zyskiwały tak dużej roli jak w Europie Zachodniej. Czy to dobrze, czy źle? Możemy się nad tym zastanawiać, to jest pytanie otwarte, ale wiemy na pewno, że konsekwencje były duże. Władcy mieli mniejsze szanse oparcia dla swej potęgi gdzie indziej niż w rycerstwie, a rycerstwo świadome swojej siły bezkonkurencyjnej mogło dyktować władcy swoje warunki, poszerzać swoją przestrzeń wolności, a przez to stopniowo poszerzać przestrzeń wolności w państwie w ogóle. I taka była dynamika zmian dokonujących się w Polsce, choć nie od razu można ją dostrzec w wieku XIV. Wracając do zagadnienia konfliktu z Niemcami, trzeba zwrócić uwagę, wrócić znów do kwestii pomorskiej. Łokietek był zwierzchnikiem Pomorza Gdańskiego, odziedziczywszy to zwierzchnictwo po Przemyśle II, ale nie miał realnych sił, by zabezpieczyć Pomorze Gdańskie przed zarówno wewnętrznymi konfliktami, jak i przed naporem Brandenburczyków, Duńczyków i Zakonu Krzyżackiego. Kiedy Brandenburgia sięgnęła po walce wewnętrznej na Pomorzu Gdańskim, gdzie stronnicy Władysława Łokietka okazali się słabsi od jego przeciwników, a przeciwnicy Władysława Łokietka wezwali właśnie Brandenburczyków na pomoc, wtedy Łokietek sięgnął po pomoc Zakonu Krzyżackiego. Jakże fatalną w skutkach. Zakon rzeczywiście usunął z Gdańska i całego Pomorza Brandenburczyków, ale po to, by wyrżnąć stacjonujące tam rycerstwo polskie i ustanowić w zamiarze swoim na zawsze panowanie zakonne. Rok 1309, 1308, 9, czas tego konfliktu jest rokiem fatalnym z punktu widzenia polskiej obecności nad morzem. Polska musiała mierzyć się z wieloma wtedy, dopiero jednocząc się na nowo, z wieloma zagrożeniami, wyzwaniami, przede wszystkim od południa, od strony Czech, które nie rezygnowały ze zwierzchnictwa nad Polską. Władcy czescy z nowej dynastii luksemburskiej wciąż nosili tytuł królów polskich i starali się utrzymać oderwane od Polski, od wspólnoty polskiej właśnie przez lata nieszczęsnego przecież z punktu widzenia polskiej suwerenności podziału dzielnicowego Śląsk, najbogatszą dzielnicę. Śląsk stopniowo zrastał się z państwem czeskim, z wpływami cywilizacyjnymi, językowymi, niemieckimi. Odchodził od Polski. Największą zasługą Władysława Łokietka było to, że udało mu się scalić na nowo niemałą część, ale daleko nie wszystkie ziemie polskie. Że przypieczętował ten proces koronacją w roku 1320, koronacją krakowską, na wzór której będą się powtarzały przez następnych 400 lat kolejne koronacje królów polskich, aż do roku 1733-4, do koronacji Augusta III. Dopiero Stanisław August Poniatowski złamie tę tradycję ze złym, jak się okazało, skutkiem, koronując się w katedrze świętego Jana w Warszawie. Koronacja z roku 1320 bardzo wzmacniała prestiż Polski,
choć wciąż przez przeciwników w Europie Władysław Łokietek był nazywany królem krakowskim, a nie królem polskim. Jeszcze bardziej wzmacniał alians, jaki zawarł Łokietek z potężnym Królestwem Węgierskim, gdzie Elżbieta Łokietkówna, córka monarchy, stanie się matką królów węgierskich, a później także babką polskich władców z dynastii Andegaweńskiej. Ta orientacja na południe, która miała zablokować, kontrować Czechów, Królestwo Czeskie jako już wtedy królestwo, jako głównego rywala na tym odcinku dla państwa polskiego, dopiero wprowadza właśnie w naszą historię ten element pobratymstwa, by także współpracy polsko-węgierskiej, choć jednocześnie współpraca ta była podszyta stałą rywalizacją o Ruś, w kierunku której wpływy polskie rozszerzały się już w wieku XIII, także w okresie rozbicia dzielnicowego. Tutaj momentem przełomowym okazało się panowanie syna Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, ostatniego z piastowskiej dynastii, który jako jedyny obok Bolesława I zyskał sobie przydomek Wielkiego. Wielkiego nie zwycięstwami militarnymi, ale Wielkiego swoją pracą państwową, niezwykle wielostronną i konsekwentną, nieefektowną na polu bitew. Z odwagi nie słynął. Krzyżacy zresztą starali się wyrobić mu europejską markę tchórza. Roztaczając, nie wiemy, legendę czy prawdę, sprawdzić tego nie jesteśmy w stanie, ucieczki młodego królewicza Kazimierza z pola bitwy pod Płowcami w 1331 roku, gdzie stary Władysław Łokietek mierzył się z siłami zakonu krzyżackiego. Ale nie pole bitwy, tylko dyplomacja i przede wszystkim wewnętrzna, niezwykle wytężona praca państwowa zapewniła Kazimierzowi przydomek Wielkiego. To był ten, który naprawdę scalił na nowo i wzmocnił niebywale to niewielkie wciąż, ale odradzające się Królestwo Polskie. On napełnił realną treścią samo pojęcie korona Królestwa Polskiego, od jego czasów używane już na stałe, nieprzerwanie, aż do czasu rozbiorów. Oparciem dla tego pojęcia było w wymiarze wewnętrznym oczywiście cały szereg przedsięwzięć prawodawczych, statuty, które unormowałyby także sytuację prawną w królestwie, ale było także powołanie pierwszego uniwersytetu, pierwszego studium generale, drugiego w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnijmy, że Polska uzyskała swój uniwersytet wcześniej, o 33 lata od pierwszego uniwersytetu niemieckiego. Uniwersytet w Heidelbergu został fundowany w 1397 roku, Akademia Krakowska w roku 1364. To bardzo ważne było, to nie tylko było prestiżowe przedsięwzięcie, ale bardzo ważne z punktu widzenia państwa. W dużej mierze oparte o kadry, które napływały na Akademię Krakowską z wcześniejszego, jedynego wcześniejszego w tym regionie uniwersytetu, czyli z Uniwersytetu Praskiego, kilkanaście lat starszego. Te kadry, kadry urzędnicze, bo przecież o to chodziło, to miały być kadry urzędnicze dla państwa polskiego, będą decydowały o skuteczności polskiej polityki w następnych dziesięcioleciach. Choć uniwersytet przygaśnie na chwilę po śmierci Kazimierza Wielkiego, to szybko się odrodzi, już za Ludwika Węgierskiego, to nie dopiero Jadwiga i Jagiełło, ale już właśnie w czasach pod koniec panowania Ludwika Węgierskiego i w początku panowania Jadwigi i Jagieły zaczyna się odradzać z powrotem. Po tym krótkim regresie Akademia Krakowska.
Ma to bardzo duże znaczenie, powiadam, właśnie dla samego państwa, a nie tylko dla dziejów kultury czy nauki polskiej. To są prawnicy, którzy będą potrafili na arenie międzynarodowej przedstawić rację Polski w sporze z zakonem krzyżackim i w sporze z cesarstwem, które trzymało konsekwentnie stronę krzyżaków w tych konfliktach. To były także kadry tych ludzi wykształconych, którzy mieli nieść cywilizację łacińską na obszar, który się przed Polską otwarł w czasach Kazimierza, a który formalnie został otworzony małżeństwem Jadwigi z Jagiełłą, czyli na Litwę i Ruś. Wspomniałem, że to już Kazimierz zaczął otwierać ten obszar dla Polski. Uczynił tak, podbijając faktycznie Ruś Czerwoną, ostatecznie poszerzając ją na wschód, inkorporując ją do korony Królestwa Polskiego, ale zawierając także sojusze z książętami litewskimi, z którymi wcześniej książęta polscy często bywali w zwarciu, w walce. Dopiero jednakże po śmierci Kazimierza Wielkiego została podjęta ta dziejowa decyzja, która całkowicie zmieniła sens funkcjonowania państwa polskiego, Unia z Litwą. W jakich warunkach ona się dokonywała? Wróćmy tu do historii przerwanego wątku napięcia między wolnością a imperium. Kazimierz Wielki na pewno chciał prowadzić państwo polskie w kierunku imperialnym. Wzmacniał bardzo władzę wewnętrzną. Sam postępował jak despota. No, nie był wzorem cnót ludzkich. To na pewno ostatnia rzecz, jaką można byłoby o nim powiedzieć. Topił księży, którzy krytykowali go w kazaniach. No, o jego ekscesach, powiedziałbym, w stosunkach z kobietami krążyły legendy po całej Europie. Doszło do największego w ówczesnej Europie skandalu, kiedy na dworze czeskim magnat tamtejszy z rodu Zachów rzucił się na matkę Kazimierza Wielkiego, przepraszam, na siostrę Kazimierza Wielkiego z zemsty za uwiedzenie mu żony przez młodego królewicza i został oczywiście rozsiekany następnie, a siostra straciła tylko, zdaje się, kilka palców u ręki. To jeden z przykładów właśnie nieprzykładnego zachowania Kazimierza Wielkiego, który, abstrahując od życia osobistego, na pewno był zwolennikiem silnej, bezwzględnej, jednolitej władzy zwierzchniej monarchy nad swoimi poddanymi. Ale tej władzy nie mógł zagwarantować dalej państwu polskiemu, bo nie doczekał się legalnego potomka. I to sprawiło, że już od 1355 roku, od układów, w których zaczął negocjować ewentualność przejęcia tronu po jego bezpotomnej śmierci, jeszcze nie było to wcale pewne, że umrze bezpotomnie, ale już trzeba było taki scenariusz rozważyć, przez Ludwika Węgierskiego elity rycerskie Małopolski stopniowo przejmują inicjatywę, żądając zagwarantowania przywilejów i wolności, które zaczęły czynić z nich na powrót, teraz już całkowicie świadomie, obywateli. Nie poddanych, ale obywateli. I to jest właśnie ta ogromna różnica, która stanowi o specyfice rozwijającej się od tego momentu już nieprzerwanie kultury politycznej późniejszej Rzeczpospolitej. Właśnie Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego. Jakkolwiek paradoksalnie brzmi to połączenie zasady republikańskiej z monarchiczną. Od tego momentu, od początku negocjacji i udzielanych w ramach tych negocjacji ustępstw ze strony króla dla żywiołu szlacheckiego, rycerskiego, rozwija się właśnie ta kultura obywatelska w Polsce. Jednym z jej przejawów staje się już po śmierci Kazimierza Wielkiego najważniejszym, najczęściej cytowanym przywilej wystawiony przez nowego króla Ludwika Węgierskiego w Koszycach, po to, by zapewnić z kolei spadkobranie w Polsce przez jego córki, bo nie miał męskich potomków.
przywilej koszycki z 1374 roku stanowi w istocie taką wielką kartę swobód, można powiedzieć, obywatelskiego żywiołu w Polsce szlacheckiego. Cóż bowiem on stanowił? Że podatek będzie stały, jeden, można powiedzieć, liniowy, 2 grosze od łana i innego nie będzie bez zgody szlachty. Prawda? Że szlachtę obowiązuje tylko i wyłącznie obrona granic państwa polskiego. Żadna służba za granicami państwa, żadne działania ofensywne szlachty nie obowiązują, rycerstwa nie obowiązują. Nie musimy niczego podbijać. Bardzo to dziwne z punktu widzenia polityki prowadzonej przez sąsiadów, przez wszystkie właściwie państwa, ale ta zasada była jedną z zasad obrony wolności wewnętrznej. Jeśli służymy za granicą, to tylko jako opłacani rycerze. Mamy obowiązek, święty obowiązek bronić granic Królestwa Polskiego, ale za jego granicami możemy służyć za pieniądze. To już nie jest nasz obowiązek. Ten pacyfizm kultury szlacheckiej zaczyna dawać o sobie znać jako naturalna tendencja. Późniejszej kultury szlacheckiej oczywiście. Rozwija się ten program później, kiedy już dokona się Unia. Przeskakuję tutaj ten wątek, za chwileczkę do niego wrócę w podsumowaniu. Kiedy Władysław Jagiełło, także długi, długi bardzo czas bezpotomny, dopiero przypomnę w roku 1424, po prawie 40 latach panowania Jagiełło doczeka się potomka męskiego. Jagiełło za uznanie praw swojego potomka do tronu także zacznie płacić, choć bardzo niechętnie, przywilejami, zatwierdzeniem wolności. Wtedy właśnie zostaje zatwierdzony ten słynny przywilej, który uprzedza o lat 250 angielski habeas corpus act, czyli nasza zasada neminem captivabimus nisi iure victum. Pierwszy raz w 1425 roku zgłoszona i potwierdzona w 1430 roku. A więc nikt nie będzie karany, aniżeli ten, który zostanie ukarany prawnym wyrokiem właściwego sądu. Król nie może już wedle własnego widzimisię karać swoich poddanych. Potrzebny jest do tego wyrok odpowiedniego sądu. Także nie można konfiskować majątku swoich obywateli bez wyroku sądowego. Funduje się w ten sposób ta kultura wolnościowa, szlachecka, która wyraźnie jest w stałym napięciu, by tak rzec, z imperatywem podboju, poszerzania państwa, ekspansji zewnętrznej. Przezwyciężać może ten spór tylko zagrożenie zewnętrzne. I tak będzie właśnie w historii Władysława Jagiełły. Przypomnę, Unia zawarta w 1385 roku w Krewie, Unia łącząca koronę Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, jak wielkim, wystarczy powiedzieć, że prawie 3 razy większym od korony Królestwa Polskiego terytorialnie wtedy, liczącym prawie 1 000 000 km². Ta Unia otwarła Polskę definitywnie na wschód. Ta Unia opierała się na zasadzie inkorporacji. Wielkie Księstwo Litewskie zostało włączone do Polski, jakkolwiek to dziwnie brzmi. 4 razy mniejsza korona Królestwa Polskiego włączała w siebie bez porównania większe Księstwo Litewskie. Inkorporamus, apropriamus, zapomniałem trzeciej formuły łacińskiej, która była użyta w literze Unii, ustalającej włączenie właśnie Litwy do Polski. W ten sposób król Władysław Jagiełło chciał zagwarantować sobie władzę zwierzchnią i to władzę dziedziczną zarówno nad Polską, jak i nad Litwą. Nie udało mu się tej władzy obronić, jak się okazało, wskutek długoletniej bezdzietności w Polsce. I to uczyni problem Unii z Litwą wyrazistym pod koniec panowania Władysława Jagiełły, kiedy okaże się, że
by uzyskać nadzieję panowania w Polsce dla swoich synów. Już miał ich dwóch pod koniec życia. Młodszego Kazimierza Jagiellończyka i starszego Władysława, który przejdzie do historii pod mianem Warneńczyka. Król musiał płacić właśnie ustępstwami, które czyniły zeń władcę elekcyjnego. Tak, od tej pory mamy do czynienia z monarchią elekcyjną w Polsce. Panują Jagiellonowie, ale za każdym razem muszą uzyskać zgodę czynnika rycerskiego, a właściwie możnowładczego, a jeszcze konkretniej elit małopolskich, od których rozszerza się ten przywilej zatwierdzania władcy na cały stan rycerski. W związku z tym zaczyna zmieniać się stosunek władcy, już Władysława Jagieły, do idei inkorporacji Litwy do Polski. Już nie chce inkorporacji, chce wydzielenia Litwy, żeby w Litwie chociaż pozostać dziedzicznym monarchą, żeby tu znaleźć oparcie dla swojego rodu, za które nie będzie musiał płacić żadnymi ustępstwami. I faktycznie rzecz biorąc, Unia zostaje zerwana od roku 1440, kiedy Litwa wybiera sobie swojego wielkiego księcia, młodszego królewicza, Kazimierza Jagiellończyka. Dopiero ostatecznie przezwycięża ten problem po 129 latach Unia Lubelska, ostatecznie łącząc Polskę i Litwę na nowych zasadach, kontynuując jakby ten proces zbliżenia, przy zachowaniu jednakże odrębności niektórych instytucji. Ten proces będzie trwał przez następnych 200 lat. Litwa, ogromna Litwa rozprzestrzeniona na obszarach zamieszkałych w większości przez ludność ruską i prawosławną, Litwa stanie się przedmiotem ekspansji kulturowej, cywilizacyjnej żywiołu łacińskiego, europejskiego, którego nośnikiem była Polska, którego nośnikiem stała się kultura polska, a w końcu język polski dzięki cudowi, jakim stał się dla tego języka Jan Kochanowski. To jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Jan Kochanowski. Podniesienie nagle języka polskiego, nagle, bo przecież po wiekach słabego rozwoju, jeśli można to porównać, choćby z ziemiami ruskimi, gdzie literatura kwitła od wieku XI w języku rodzimym. Język polski zyskuje nagle w wieku XVI absolutnie dojrzałe, wspaniałe narzędzie wyrażania wszelkich spraw, jakie ważne są dla człowieka, najbardziej subtelnych, najbardziej wzniosłych i najbardziej przyziemnych. To jest także język polityki, stopniowo wypierając z tej roli łacinę. Otóż ta rola jest ogromnie ważna w połączeniu właśnie z dziedzictwem owej kultury wolnościowej, która rozwija się bardzo szybko, nie ma już czasu o tym mówić, właśnie w wieku XV, prowadząc stopniowo do uformowania Sejmu, do kolejnych przywilejów zatwierdzających wolności dla całego stanu szlacheckiego, licznego stanu szlacheckiego, wykuwając stopniowo ów etos wolności, strzegący zazdrośnie tej wolności przed uroszczeniami nie zewnętrznymi, nie niepodległość była najważniejsza, bo ta wydawała się już całkowicie niezagrożona od połowy wieku XV, ale przed wrogami wewnętrznymi, przed silną władzą monarszą. Polacy mogli poczuć się tak silni, by walczyć wyłącznie o wolność własną, indywidualną, po dokonaniu wielkiego zwycięstwa, po osiągnięciu wielkiego zwycięstwa w walce z tym wrogiem, o którym już mówiłem, z zakonem krzyżackim. To właśnie zagrożenie przez zakon krzyżacki sprawiło, że władza monarsza i czynnik rycerski spotkały się, że ta tendencja pacyfistyczna wpisana w rozwój polskiej wolności została powstrzymana w tak wspaniały sposób, jakiego symbolem stał się Grunwald, zwycięstwo grunwaldzkie. Śmiertelne zagrożenie związane z ekspansją zakonu połączyło mocniej niż jakiekolwiek unie poddanych, którzy chcieli być obywatelami z królem, i Polskę z Litwą właśnie zwycięstwem grunwaldzkim. Wiemy, że nie od razu zostało ono wykorzystane, ale lat później, 50, w
wojnie 13-letniej Kazimierz Jagiellończyk dokonał następnego kroku, wyzwalając wreszcie po ponad 150 latach Pomorze Gdańskie spod panowania niemieckiego, spod panowania krzyżackiego. Po tym wielkim sukcesie, kiedy Polska odzyskała dostęp do morza, kiedy stała się ogromnym imperium, potęgą w skali całej środkowej Europy, po tym sukcesie Polacy mogli myśleć, polski stan szlachecki, że są bezpieczni, że niepodległość ich nie jest zagrożona. Najazdy zewnętrzne dotykały tylko dalekich peryferii państwa. O nowym zagrożeniu pomyślano dopiero w końcu wieku XV, kiedy wcześniej już podjęta została, by tak rzec samorzutnie, decyzja strategicznie niezmiernie ważna na przyszłość. I o tym chcę powiedzieć na sam koniec, na tym chcę zakończyć swój wykład. Mianowicie od początku wieku XV dla Litwy głównym rywalem była Moskwa, walcząca o zjednoczenie ziem ruskich z Litwą właśnie. Litwa przegrała pierwszą ważną bitwę w tym starciu w roku 1399, kiedy wielki książę Witold, współpracujący w tym czasie już z Jagiełłą i będący rodzajem jego namiestnika na Litwie, podjął próbę zdominowania całej Europy Wschodniej, narzucenia zwierzchności wszystkim księstwom ruskim w sojuszu z resztkami Złotej Ordy. Wielka bitwa nad Worsklą na terenie dzisiejszej Ukrainy Wschodniej, stoczona w lipcu 1399 roku, była jedną z ważniejszych w całej historii Europy Wschodniej. Witold i jego tatarscy sojusznicy, a także polska drużyna rycerska pod wodzą namiestnika Podola, Spytka z Melsztyna, zostali rozbici w puch przez oddziały nie tyle moskiewskie, ile stowarzyszone z Moskwicinami oddziały tatarskie inne, te, które dowodził namiestnik wielkiego zdobywcy Azji Środkowej, Timura Kulawego. Ta klęska ambicji Witoldowych, by zjednoczyć całą Ruś pod panowaniem litewskim, sprawiła, że Litwa została przy Polsce, bo gdyby Litwa wygrała, gdyby Litwa narzuciła wtedy swoją władzę całej Europie Wschodniej, nieuchronnie stałaby się, to warto sobie uświadomić, krajem prawosławnym, bo składałaby się w 90% z ludności prawosławnej i byłaby krajem przesuniętym daleko na wschód. Ten kraj nie byłby w stanie w żaden sposób pogodzić się z rolą wcielonego, choćby pozornie wcielonego, czy sojuszniczego nawet tylko z koroną polską, łacińską, należącą do Europy. A więc w tym sensie być może bitwa nad Worsklą przegrana przez Litwę ocaliła Unię Polsko-Litewską, ale wzmocniła Moskwę. Moskwa miała przewagę w tym sporze, bo była prawosławna, a Litwa wybrała, książęta litewscy wybrali katolicyzm przecież, władcy zwierzchni Litwy w każdym razie, z chwilą Unii z Polską. A większość poddanych władców litewskich wyznawała przecież prawosławie. Wreszcie Moskwa miała tę przewagę, że miała silną, scentralizowaną władzę wielkoksiążęcą, z jedną tylko ideą, imperialną, eliminującą wszelką wolność na swojej drodze. I ta właśnie władza rosyjska, moskiewska, sięgnęła po najważniejszą zdobycz na tym obszarze, zdobycz, jaką były dwie wielkie republiki kupieckie, przede wszystkim Nowogród Wielki, ogromna republika, większa swoim terenem od ówczesnej Moskwy. Litwa zrezygnowała faktycznie z obrony, z pomocy Nowogrodowi, zdając sobie sprawę ze znaczenia tego faktu, jakim było podbicie Nowogrodu przez Moskwę. Polskie elity nie były skore do udzielenia tej pomocy. Kazimierz Jagiellończyk patrzył zaś w tym czasie gdzie indziej, na południe, ku Pradze i ku Budzie, dwóm stolicom o wiele wyżej rozwiniętym cywilizacyjnie wówczas niż Ruś, na których instalował swoich synów Władysława. Chciał zainstalować także Jana Olbrachta. I to sprawiło, że Polska nie stała się imperium, które wyparło Moskwę. Polska, kierowana przez Kazimierza Jagiellończyka,
udzielając stopniowo coraz szerszych swobód wewnętrznych swym obywatelom, ustąpiła pola faktycznie Moskwie w momencie najbardziej decydującym w rozgrywki o przyszłość Europy Wschodniej. Polska wybrała drogę Rzeczpospolitej. Potwierdził tę drogę początek wieku XVI. Przede wszystkim konstytucja z roku 1505, najbardziej istotna, może symbolicznie istotna dla polskiej tradycji politycznej, mówiąca o tym, iż nic o nas bez nas, że niczego nie można zmienić w państwie bez zgody jego obywateli. Ten fundament polskiej wolności stał na drodze alternatywnego rozwoju Polski jako imperium, imperium przeciwko imperium moskiewskiemu. Te dwie zasady, zasada imperium i zasada polskiej wolności, stanęły naprzeciwko siebie i walczyć miały ze sobą przez następnych 500 lat. Dziękuję bardzo.